Wow, ale on jest kurde wielki. A to jest kawaler i trzy panny. Grzmi troszeczkę, tam burza od razu, ojejku. Jesteśmy w Parku Narodowym Sekwoi. Przed chwilą spotkaliśmy misia, a dopiero zdążyliśmy wjechać do parku. To nasz pierwszy miś. I takie mamy widoczki po drodze. Pięknie tu jest. No raczej. Dobra, jesteśmy na szlaku do generała Shermana. Rozmawiamy o greckim teatrze. No. Generał Sherman to podobno najstarsze żyjące, nie, największe żyjące drzewo. Żyjące drzewo na świecie. Tak, na świecie. Jest to sekwoja. Fun fact. Jest piękna pogoda. Aha, dzisiaj było tak zimno w nocy. Spałam w skarpetkach i nadal było mi zimno. Ja spałem w majtkach i było mi zimno. Dobra, tu już widzimy sekwoje. O, żeż kurczę, fanek. Nie tu gadu-gadu, a tu sekwoje. Net. W tym sekwoje. No to w tym sekwoje. Te drzewa są potężne. Wysokość sekwoi dochodzi do 95 metrów. To strasznie dużo. Natomiast najwyższe drzewa, tak w ogóle, to są redwood, one się nazywają. I znajdują się na wybrzeżu w Kalifornii, ale na wybrzeżu, przy oceanie. Tam też jest najwyższe drzewo na świecie, które ma chyba 115 metrów i nazywa się Hyperion. Natomiast nie jest podane do publicznej wiadomości, gdzie ono się znajduje. Żeby ludzie nie jeździli i nie niszczyli go. No. Czemu uznaje się je za największe drzewo na świecie? Ponieważ niektóre drzewa są większe w obwodzie, niektóre są wyższe. Aha. Natomiast to jest największe drzewo, jeżeli chodzi objętość. Chodzi o ilość drewna. No właśnie. Najwięcej drzewa w drzewie. No, to wreszcie zrozumieliśmy, o co chodzi, dlaczego ono jest największe żyjące i dlaczego ten Hyperion jest najwyższy. Tak. Okej, okay, to już wszystko rozumiem. Generał Sherman ma najwięcej drzewa w drzewie. Mam kolejny fun fact. No. Czubek tego drzewa już jest martwy. A, widzisz. Więc ono nie rośnie. Już nie rośnie. Ale w ogóle nie rośnie w górę, czy wszerz też nie rośnie? Aha, nie rośnie już w górę, fun fact. Nie rośnie już w górę, ale cały czas jakby te słoje przybywają, więc rośnie tylko objętościowo, już nie będzie wyższy. Odcisk drzewa. Tutaj widać, jakie ono jest grube. O, tak jak są te płytki zrobione. Ej, ale mega fajny pomysł. No. Można zobaczyć skalę, bo tam tak blisko nie można podejść do niego bezpośrednio. Widać, jakie ono jest wielkie. Przeszłaś przez drzewo. Właśnie spotkaliśmy drugiego misia w ciągu jednego dnia. Siedzi tam, akurat się schował. O, tam. Wow. O kurde. Ha!
wychodzimy z samochodu, lenie. No jest za gorąco. Spoko, po Dolinie Śmierci też będziemy tak jeździć. Powyżej 40 stopni. Mega gorąco.